A teraz, proszę Państwa, już schodzimy na ląd i zapraszam tutaj do nas pana Henryka Gudojcia, który otrzymuje nagrodę również za wkład w rozwój sportu w Giżycku. To ja teraz tak też trochę od siebie osobiście. Co roku w tym miejscu odbywa się duży turniej szachowy, bo pan Henryk jest trenerem no dosyć, tak powiem, dobrym, znanym, z wysokimi kwalifikacjami. Bardzo dobrym nawet. Tak. Mnie czasami namawia, żebym zagrała. Bezskutecznie, ale przynajmniej się przyglądam czasami. I co roku tu w tym miejscu odbywa się duży turniej szachowy w listopadzie. Co roku pan Henryk wykonuje taką kolędę, bym powiedział, po całym mieście, już w zasadzie zaczyna dużo, dużo wcześniej i to wszystko organizuje. Co roku trafiał też do mnie, ja jak mogłem, tak wspierałem te działania i w tym roku czegoś mi zabrakło. Mówię, listopad jest, gdzie się pan Henryk podział? Spotykam pana Henryka, a już wiedziałem, że zasługuje na wyróżnienie, spotykam pana Henryka i mówię, to co jest, panie Henryku, no, w tym roku w Ekomarinie się nie zobaczymy. Mówi, nie, w tym roku nie robię, bo się przygotowuję do następnego roku i będzie dużo bardziej. Nie wiedział o tym, że jednak w Ekomarinie w listopadzie się spotkamy. Trochę w innej roli. Panie Henryku, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja powiem dwa słowa. Przepraszam. Pan burmistrz naprawdę był hojnym sponsorem. Naprawdę hojny. Nie kłamał. Wszystko tak. Wielkie było. Brawa, proszę Państwa. Ja coś o tym wiem, bo ja po prostu co roku o tym słyszałam. Kto dał ile. Pani Grażyna pochwaliła się, że Marta Buko do niej chodziła. Do mnie też. Że nie została szechistką? Kto to wie? To jest Znaczy, żeby, proszę Państwa, żeby tutaj pewne wyjaśnienie, bo to tak trochę zabrzmiało, pan burmistrz był hojnym sponsorem prywatnymi pieniędzmi, żeby nie było, bo później będą szukać, gdzie są te rachunki z prywatnych. Ale wie pan, dzisiaj takie czasy, że zaraz będą prześwietlać finanse gminy, gdzie te pieniądze się podziały. To było wtedy, gdy jeszcze pan burmistrz nie był burmistrzem, tylko Wojtkiem Iwaszkiewiczem. I radnym. A i radnym, przepraszam. No właśnie, radnym.